Ambroży urodził się około 340 roku w Trewirze, ówczesnej stolicy cesarstwa, dziś w granicach Republiki Niemieckiej. Jego ojciec był namiestnikiem cesarskim, prefektem Galii. Biskupstwo powstało tu już na przełomie III i IV wieku. Od wieku VII było już stolicą metropolii. Po świętym Marcelinie i po świętym Uraniuszu Satyrze Ambroży był trzecim z kolei dzieckiem namiestnika. Podanie głosi, że po narodzinach Ambrożego, ku przerażeniu matki, rój pszczół osiadł na ustach niemowlęcia. Matka chciała ten rój siłą odegnać, ale roztropny ojciec kazał poczekać, aż rój ten sam się poderwał i odleciał. Paulin, który był sekretarzem naszego świętego oraz pierwszym jego hagiografem, wspomina o tym wydarzeniu. Ojciec po tym wydarzeniu zawołał: „Jeśli niemowlę żyć będzie, to będzie kimś wielkim”. Przewidywano, że Ambroży będzie wielkim mówcą. W owych czasach był zwyczaj, że chrzest odkładano jak najpóźniej, aby możliwie przed samą śmiercią w stanie niewinności przejść do wieczności. Innym powodem odkładania chrztu był fakt, że ten sakrament przyjęcia do grona wyznawców Chrystusa traktowano nader poważnie, z całą świadomością, że przyjęte zobowiązania trzeba wypełnić. Dlatego Ambroży przez wiele lat był tylko katechumenem, czyli kandydatem, zaś chrzest przyjął dopiero przed otrzymaniem godności biskupiej. Potem sam będzie zwalczał ten zwyczaj. Po śmierci ojca, gdy Ambroży miał zaledwie rok, wraz z matką i rodzeństwem powrócił do Rzymu. Tam uczęszczał do szkoły gramatyki i wymowy. Kształcił się również w prawie. O jego wykształceniu najlepiej świadczą pisma, które pozostawił. Po ukończeniu nauki założył własną szkołę. W roku 365, kiedy Ambroży miał 25 lat, udał się ze swoim bratem, świętym Satyrem, do Syrmium, gdzie była stolica prowincji Panonii. Gubernatorem jej był bowiem przyjaciel ojca, Rufin. Pozostał tam przez 5 lat, po czym dzięki protekcji Rufina Ambroży został mianowany przez cesarza namiestnikiem prowincji Ligurii Emilii ze stolicą w Mediolanie. Ambroży pozostawał na tym stanowisku przez 3 lata, od roku 370 do 373. Zaledwie uporządkował prowincję i doprowadził do ładu jej finanse, został wybrany biskupem Mediolanu. Zmarł bowiem ariański biskup tego miasta. Przy wyborze nowego biskupa powstał gwałtowny spór. Katolicy chcieli mieć biskupa swojego, a Arianie swojego. Ambroży udał się do kościoła na mocy swojego urzędu, jak również dla zapobieżenia ewentualnym rozruchom. Kiedy obie strony nie mogły dojść do zgody, jakieś dziecko miało zawołać: „Ambroży biskupem”. Wszyscy uznali to za głos Boży i zawołali: „Ambroży biskupem”. Zaskoczony namiestnik cesarski prosił o czas do namysłu. Skorzystał z nastającej nocy i uciekł z miasta. Rano jednak ujrzał się na koniu u bram Mediolanu. Widząc w tym wolę Bożą, postanowił więc się jej nie opierać. O wyborze powiadomiono cesarza Walentiana, który wyraził na to swoją zgodę. Dnia 30 listopada 373 roku Ambroży przyjął chrzest i wszystkie święcenia, a 7 grudnia został konsekrowany na biskupa. Rozdał ubogim cały swój majątek. Na wiadomość o wyborze Ambrożego swoje gratulacje przesłali papież święty Damazy I i święty Bazylii Wielki. Pierwszym aktem nowego biskupa było uproszenie świętego Bazylego, by przysłał mu relikwie świętego Dionizego, biskupa Mediolanu, wygnanego przez Arian do Kapadocji. Święty Bazylii chętnie wyświadczył mu tę przysługę. Relikwie powitano uroczyście. Z tej okazji Ambroży wygłosił porywającą mowę, którą wszystkich zachwycił. Odtąd będzie głosił Słowo Boże przy każdej okazji, uważając nauczanie ludu za swój podstawowy pasterski obowiązek. Sam również w każdy Wielki Post przygotowywał osobiście katechumenów do przyjęcia chrztu w Wielką Sobotę. W rządach był łagodny, spokojny, rozważny, sprawiedliwy, życzliwy.
Kapłani mieli więc w swoim biskupie najpiękniejszy wzór dobrego pasterza. Wiele wagi przykładał do liturgii. Jego imieniem do dziś jest nazywany ryt, który miał spory wpływ na liturgię rzymską i który został zachowany do dziś. Celebracje liturgii ambrozjańskiej odbywają się do dziś w diecezji mediolańskiej i we włoskojęzycznej części Szwajcarii. Ambroży dał się poznać jako pisarz rozważny, wrażliwy na krzywdę ludzką. Wyróżniał się siłą woli, poczuciem ładu, zmysłem praktycznym. Cieszył się wielkim autorytetem, o czym świadczą nadane mu określenia kolumna kościoła, perła, która błyszczy na palcu Boga. Ideałem przyświecającym działalności świętego Ambrożego było państwo, w którym Kościół i władza świecka wzajemnie udzielają sobie pomocy, a wiara spaja cesarstwo. Dla odpowiedniego przygotowania kleru diecezjalnego Ambroży założył rodzaj klasztoru, seminarium, tuż za murami miasta. Życiu przebywających tam kapłanów nadał regułę. Sam też często ich nawiedzał i przebywał z nimi. Był wszędzie tam, gdzie uważał, że jego obecność jest ważna. W roku 376 wziął udział w Sarmium wyborze prawowitego biskupa, a 2 lata później w tym samym mieście uczestniczył w synodzie przeciw Arianom. Wziął też udział w podobnym synodzie w Akwilei, na którym usunięto ostatnich biskupów ariańskich. W roku 382 Ambroży wziął udział w synodzie w Rzymie, zwołanym przez papieża przeciwko apolinarystom oraz przeciwko antypapieżowi Ursynowi. W roku 383 udał się do Trewiru, by omówić pilne sprawy kościelne. Pod wpływem Ambrożego cesarz Gracjan zrzekł się tytułu i stroju arcykapłana, jaki przynależał cesarzom rzymskim, usunął posąg zwycięstwa oraz zniósł przywileje kapłanów pogańskich i westalek. Niemniej serdeczne stosunki łączyły Ambrożego z następcą Gracjana, z cesarzem Teodozjuszem Wielkim, który również na pewien czas obrał sobie w Mediolanie stolicę. Cesarz, nie bez wpływu biskupa Mediolanu, dekretem z roku 390 nakazał trzymać się orzeczeń Soboru Nicejskiego. W roku następnym zabronił wróżb i ogłosił kary za powrót do pogaństwa. Pod wpływem kazań świętego Ambrożego nawrócił się święty Augustyn, którego biskup ochrzcił w roku 387. W roku 392 Ambroży udał się aż do Kapui, by wziąć udział w synodzie zwołanym dla potępienia herezji, która Maryi odmawiała dziewictwa. Chciał udać się też do Pawii, by wziąć udział w instalacji nowego biskupa. Niestety zabrakło mu sił. Pożegnał ziemię dla nieba dnia 4 kwietnia 397 roku, mając około 57 lat. Pochowano go w Mediolanie w bazylice, która dziś nosi nazwę świętego Ambrożego, obok śmiertelnych szczątków świętych męczenników Gerwazego i Protazego. Pozostawił po sobie liczne pisma moralno-ascetyczne i dogmatyczne oraz hymny, które weszły na stałe do liturgii. Bogatą spuściznę literacką stanowią przede wszystkim kazania, komentarz do Ewangelii świętego Łukasza, mowy i 91 listów. Pracowity żywot zakończył traktatem o dobrej śmierci. Z powodu bogatej spuścizny literackiej został zaliczony obok świętego Augustyna, świętego Hieronima i świętego Grzegorza Wielkiego do grona 4 wielkich doktorów Kościoła Zachodniego. Jego święto ustalono w rocznicę konsekracji biskupiej. Jest patronem Bolonii, Mediolanu oraz pszczelarzy. W ikonografii święty Ambroży przedstawiany jest w stroju pontyfikalnym. Malarze często ukazują go w grupie 4 ojców Kościoła. Jego atrybutami są bicz o 3 rzemieniach, dziecko w kołysce, gołąb i ptasie pióro jako znak boskiej inspiracji, księga, krzyż, mitra, model kościoła, pastorał, ul oraz napis „Dobra mowa jest plastrem miodu”. Módlmy się. Boże, Ty nam dałeś świętego Ambrożego biskupa jako nauczyciela katolickiej wiary i mężnego następcę apostołów. Wzbudź w swoim kościele biskupów według Twego serca,
aby nim rządzili mężnie i roztropnie, przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Christe Jesu, Kyrie.